Dobry wieczór Państwu. Nasza dzisiejsza dobranocka ma charakter nieco niedyskretny. Wkracza bowiem w intymne życie pewnego dziwnego trójkąta małżeńskiego. Wszystko zresztą w tej dobranocce będzie nieco dziwne, a nawet niesamowite. Dobranoc. Dziękujemy dobranoc. Państwu, bardzo było miło. Dobranoc, Majeczko, dziękuję bardzo. Dobrze, że sobie już poszli. Jak mnie nogi bolą. Nic dziwnego. Tak skakałeś przy tej majce. Ja skakałem przy majce. Raz z nią zatańczyłem, ostatecznie byłem przecież gospodarzem. No, Edmund nie pozwoliłby sobie na to nigdy w obecności żony. Ojej, znów ten Edmund. Jak długo można żyć we trójkę? No wstydziłbyś się, inne kobiety mają kochanków. Kto wie, co lepsze. No więc to tak? Dobrze, że tego nie słyszysz, Edmundzie. Dość tego Edmunda. Dość. Wandal. Najświętszą pamiątkę. Och. Co ty robisz? Wracam do mamusi. Ot banalna scenka małżeńska, nad którą przechodzi się dość szybko do porządku dziennego. W tym wypadku raczej porządku nocnego. Ale gdzież zapowiedziane dziwne i niesamowite wydarzenia? Spokojnie, proszę Państwa, spokojnie, będą, bo oto właśnie zbliża się północ. Co to? Kto tu? To ja. Edmund. Edmund? Pierwszy mąż mojej obecnej żony? A więc to pan. No co się pan tak gapi? Ducha pan nie widział? To pan. Nie czytał nigdy przy śniadaniu, natomiast zawsze zmywał naczynia po obiedzie. To pan dbał o to, żeby w wazonie zawsze stały świeże kwiaty dla ścisłości herbaciane róże. To pan w żadnej sytuacji nie zapominał o rocznicy poznania, zaręczyn, ślubu, o imieninach, urodzinach. A więc to pan uwielbiał jej mamusię. To pan golił się dwa razy dziennie, ale tylko raz na tydzień prosił o czystą koszulę. A więc to pan odkładał sobie z pensji tylko 100 złotych i jeszcze ciułał je na prezenty dla żony. To pan nie znosił kobiet młodych i szczupłych, a przeciwnie, a więc to pan! Przepraszam, czy można wiedzieć, gdzie jest Lila? Spóźnił się pan. Właśnie mnie porzuciła. Wyprowadziła się do mamusi. Wróci. Ode mnie też się kilka razy wyprowadzała. Od pana? Przecież to pan! Ode mnie. Przepraszam, czy można tu na nią poczekać? No proszę, jak pan siada. Może papieroska, może kieliszeczek koniaku? Racja! Pan przecież nie palił i nie brał do ust kropli alkoholu. Kropli? Panie, gdyby nie te 2 promile we krwi, to myślę, że wyszedłbym z tego zakrętu i nie rąbnął w drzewo. A od palenia to jeszcze tam trudno mi się odzwyczaić. Coś podobnego. A Lila zawsze mówiła, że... Ja właśnie w tej sprawie. Chciałbym bardzo państwa prosić, żebyście przestali ciągle wymieniać moje imię. To mnie sprowadza tu na ziemię i komplikuje tam sprawy. A czyja to wina? Nie trzeba było być takim ideałem. I pan przecież to pan! Uwierzył pan w to? Dorosły mężczyzna? Że ja zmywałem talerze, że ja przynosiłem te kwiaty, że ja nie lubiłem... A Bożena? Krystyna? A Dzitka? I pan naprawdę dał sobie wmówić, że ja byłem taki święty? Ja, to wie pan, nie bardzo. Gorzej, że Lila sama w to już uwierzyła.
uderzmy się w piersi. Wszyscy po trosze mamy skłonność do takiego traktowania przeszłości. Że to, co kiedyś, że to, co dawniej, to ho, ho, ho. To była młodzież, panie. To byli artyści, panie. To była kuchnia. Nie wierzmy w duchy, proszę państwa, nie wierzmy w duchy. Chociaż, jeżeli idzie akurat o gastronomię, to dobranoc.